Dzień dobry, witam Państwa na piątym już wykładzie z cyklu Etyka na naszą miarę. Dzisiaj dokończymy sobie drugi dział, czy drugą część poświęconą pytaniu Kanta, co mogę wiedzieć. I dzisiejszy wykład będzie mocno związany z wykładem poprzednim, zeszłotygodniowym, więc jeżeli Państwo go jeszcze nie widzieliście, to zachęcam, żeby najpierw zobaczyć tamtą część i dopiero później przejść do dzisiejszego wykładu, dlatego że te dwa wykłady są ze sobą mocno związane. W ubiegłym tygodniu zajmowaliśmy się pytaniem o to, czym są pierwsze zasady czy dobra podstawowe, to znaczy czym są pewne aksjomaty, żeby nie powiedzieć wręcz dogmaty, pewne założenia, pewne hipotezy, które każdy człowiek przyjmuje w swoim rozumowaniu moralnym. To był ten wykład, który jakby wychodził z założenia, że żyjemy w epoce, w której nie ma już wiedzy absolutnej. Znaczy nie ma takiej wiedzy, do której możemy się wszyscy, na którą się możemy wszyscy powoływać. Niezależnie od kraju, w którym żyjemy, wieku, w jakim jesteśmy, poglądów, tak? Że jest jakaś wspólna płaszczyzna wiedzy. Wydaje się, że już tak dzisiaj nie jest. I dlatego też w inny nieco sposób należy myśleć o pierwszych zasadach. Tym się zajmowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj spróbujemy umieścić te zasady, te pierwsze zasady, te dobra podstawowe w pewnym szerszym schemacie rozumowania moralnego, które postaram się przedstawić w taki sposób, który będzie, mam przynajmniej taką nadzieję, odpowiadał Państwa doświadczeniu i będzie wyrażony takim językiem, który Państwo znacie i rozumiecie, który nie będzie oderwany ani od Waszego doświadczenia, ani od języka, którym się posługujecie na co dzień. Ostatnio, jeżeli pamiętacie, mam nadzieję, że Państwo pamiętacie, tutaj Wam wyświetlam schemat czy slajd, na którym skończyliśmy ubiegłotygodniowy wykład. I to jest sytuacja, od której dzisiaj zaczniemy. Tak? Cały wykład praktycznie był poświęcony temu, czym są pierwsze zasady, czy dobra podstawowe, od których wychodzimy, do których argumentujemy, na których musimy się zatrzymać w naszej argumentacji. Ale musimy umieścić ten schemat, czy ten punkt, ten element, jakim są dobra podstawowe i pierwsze zasady, w pewnym szerszym kontekście, no bo jeżeli uznaliśmy, tak jak w ubiegłym tygodniu, stwierdziłem, że pierwsze zasady nie są samooczywiste. Nie są oczywiste same przez się. Nie możemy już dzisiaj twierdzić, że każdy człowiek na mocy swojego rozumu uważa, że życie jest dobre, dobrem zawsze i wszędzie. Albo że każdy człowiek dzisiaj uważa małżeństwo za wartość bezwzględną, czy wychowanie potomstwa. Że każdy człowiek zgodzi się z tym, że nie wolno zabijać bez względu na wszystko. No to znaczy, że my te zasady skądś bierzemy. Skądś bierzemy. Nie znaczy to, że je skądś wyprowadzamy, czy wywnioskowujemy, bo jak było powiedziane w zeszłym tygodniu, te zasady są niewydedukowywalne. Nie jest tak, że my je jesteśmy w stanie jakby uzasadnić w jakiś taki rozumowy sposób, ale to nie znaczy wcale, że te zasady spadły z nieba. No nie spadły z nieba. My je skądś bierzemy. I ta różnorodność zasad, różnorodność światopoglądów, z którym się spotkamy na co dzień, szczególnie w debatach moralnych czy debatach politycznych, dzisiaj to dobrze widać, gdzie ludzie dyskutują, wydaje się, na jeden temat, ale z tak różnych punktów widzenia, że nie są w stanie się ze sobą porozumieć. Skąd jest ta różnorodność? Dlaczego ludzie mają tak różne zestawy pierwszych zasad, tych podstawowych wartości, które wyznają? I czy my możemy coś z tym zrobić? To oznacza, że jesteśmy skazani na te bańki informacyjne, bańki przekonań, bańki światopoglądowe, czy może jednak istnieje jakaś możliwość dyskutowania tych pierwszych zasad. To jest jakby ten pierwszy etap, czyli w jaki sposób dochodzimy do pierwszych zasad dóbr podstawowych, ale później musimy się przyjrzeć, jak przejść od tych zasad ogólnych, od tych dóbr podstawowych do tak precyzyjnej normy. Albo jak przejść od normy nie zabijaj do normy mimo, że jestem tu i tu, nie wolno mi dokonać aborcji swojego dziecka albo powinnam dokonać aborcję swojego dziecka. Nie? W jaki sposób przejść? Więc dzisiejszy wykład będzie podzielony właśnie na takie dwie części.
Najpierw zajmiemy się tym górnym znakiem zapytania, w jaki sposób dochodzimy do pierwszych zasad, a później w drugiej części wykładu zajmiemy się tym dolnym znakiem zapytania, w jaki sposób z pierwszych zasad, z dóbr podstawowych wyprowadzamy nasze podstawowe, nasze szczegółowe, konkretne normy moralne, w jaki sposób zdobywamy to, co można by nazwać wiedzą moralną. I na sam koniec poświęcimy jeszcze kilka minut na podsumowanie tej odpowiedzi na pytanie, co mogę wiedzieć, tak? Skąd, w jaki sposób człowiek zdobywa wiedzę moralną, także może powiedzieć, wiem, że to jest dobre, wiem, że to jest złe. Zacznijmy zatem od pytania o to, w jaki sposób zdobywam pierwsze zasady, w jaki sposób każdy człowiek zdobywa swoje pierwsze zasady. I ten proces, proces zdobywania pierwszych zasad, można nazwać za McIntyrem racjonalnością tradycji. Dlaczego? Dlatego, że naszym pierwszym podstawowym źródłem zasad, pierwszych zasad dóbr podstawowych jest tradycja. To tradycja oferuje nam zestaw dóbr wewnętrznych. Czym są dobra wewnętrzne? Dobra wewnętrzne są czymś, co już można by przynajmniej powiązać z tym, co chyba dwa wykłady temu albo trzy wykłady temu nazwałem za całą tą tradycją klasyczną bonum honestum, dobrem godziwym, dobrem samym w sobie. Dobro wewnętrzne to jest takie dobro, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać w inny sposób niż żyjąc wewnątrz danej wspólnoty czy żyjąc wewnątrz danej tradycji. Na przykład, jeżeli, to jest przykład, ulubiony przykład McIntyra, jeżeli chcemy nauczyć się pewnego logicznego myślenia, pewnego myślenia strategicznego, planowania strategicznego, to dobrym sposobem, żeby to osiągnąć, jest nauczenie się gry w szachy. Więc dobro, jakim jest myślenie strategiczne, myślenie naprzód, analizowanie własnych możliwości, możliwość przeciwnika, jest gra w szachy. W tym znaczeniu te zdolności, te umiejętności są dobrem wewnętrznym praktyki, użyję już tego słowa, jaką jest gra w szachy. Ale oczywiście można też grać w szachy nie po to, żeby nauczyć się myśleć strategicznie, tylko po to, żeby zaimponować dziewczynie, żeby coś wygrać, tak? Są turnieje szachowe. Tak samo można grać w karty dla przyjemności, można grać w szachy dla przyjemności, można grać w karty na pieniądze, można grać w szachy na pieniądze. Natomiast to są pewne dobra zewnętrzne, bo pieniądze można zdobyć w zupełnie inny sposób. Można je ukraść, można je zarobić, pracując w McDonaldzie, można je znaleźć. Nie musisz grać w szachy, żeby zdobyć pieniądze. Ale nie zdobędziesz myślenia strategicznego, jakby konkretnego narzędzia, jeżeli nie będziesz grał w szachy. Ewentualnie, jeżeli nie, nie wiem, nie skończysz jakichś studiów na Akademii Wojskowej, tak? Ale to dokładnie o to chodzi. Tak? Zresztą też mamy w szachach, też mamy dwie armie. To jest pewna, no właśnie, symulowana rozgrywka wojenna, jeśli tak można powiedzieć. To są pewne dobra wewnętrzne. To tradycje nam mówią, co jest cenne samo w sobie. Jeżeli chcesz zostać szachistą, to po to, żeby zdobyć pewien szczególny, specjalny modus myślenia, tak? Pewne narzędzie, którego nie zdobędziesz w inny sposób. I tradycja nam takich zestawów dóbr wewnętrznych dostarcza. Ona nam mówi właśnie, życie jest dobrem. Bycie wybitnym sportowcem jest pewnym dobrem. I wiele innych przykładów można podać. Tradycje dostarczają nam po pierwsze pewnego zestawu, można by powiedzieć, pewnych hierarchii wartości dzisiejszym językiem. No, dostarczają nam pewnych dóbr, po pierwsze wiedzy o tych dobrach, a po drugie w tradycji, czy w danej wspólnocie kultywującej daną tradycję możemy te dobra osiągnąć. Nie jesteś w stanie nauczyć się właśnie myślenia taktycznego, strategicznego, jeżeli nie zaczniesz grać w szachy. Im więcej będziesz grał w szachy, im z lepszymi przeciwnikami będziesz grał w szachy, tym więcej, jakby, tym więcej będziesz umiał, tym więcej będziesz potrafił jakby w tym
wąskim zakresie umiejętności czy zdolność pewnego analitycznego myślenia. I to jest pewna tradycja, tak? Szachiści cenią to dobro. Mogliby robić milion innych rzeczy w tym czasie, ale oni wolą siedzieć na turnieju, grać jakieś symulanty, grać z komputerem, po to, żeby te umiejętności nabyć. Dlaczego cenią te umiejętności? Dlatego, że ktoś im powiedział, wchodząc do grona szachistów, albo ich rodzice, ich przyjaciele, powiedzieli: słuchaj, to jest pewne dobro, pewna wartość, która ci się przyda w życiu. Po drugie, tradycja dostarcza celu życia, tak? Jakby wskazuje, jakie życie jest warte przeżycia, jakie życie jest dobre. To jest to pojęcie, o którym mówiłem w drugim wykładzie, kim jestem, posługując się tym greckim słowem telos. Tak? To tradycje nam mówią, jakie życie jest życiem dobrym. Na przykład dobrym życiem jest życie rodzinne. Tak? Odys w starożytności. Tak? Człowiek, który jakby wiele poświęcił dla swojej rodziny. Albo dobrym życiem jest życie żołnierza, życie kogoś, kto jest patriotą i poświęca się dla swojej rodziny, dla swojej ojczyzny. Ale żeby nie być tak jakby daleki też od życia, no, jeżeli ktoś jest jakby związany, to raczej nie my, tak, tylko pokolenie naszych rodziców, naszych dziadków, jest związany z tym, co oni nazywają ruchem Solidarności w latach 80., to dla nich dobrym życiem jest poświęcenie rodziny, drukowanie jakichś ulotek podziemnych, angażowanie się w pewną walkę, można nawet powiedzieć partyzancką, po to, żeby Polska bardziej przypominała Zachód niż ówczesną Polskę skojarzoną, połączoną, powiązaną ze Związkiem Radzieckim. Tak? To też pewna tradycja, no właśnie, solidarnościowa, tak można powiedzieć, tradycja solidarności, ona będzie nam wskazywała, jakie jest dobre życie, tak? Co można poświęcić, do czego należy dążyć, jakim człowiekiem powinienem się stać. I z tym są związane właśnie pewne wzorce osobowe, wzorce doskonałości, pewne ideały, tak? I to właśnie też pamiętam ze szkoły, że na przykład w średniowieczu takim wzorcem był król, rycerz i mnich, czy kapłan, chyba jakoś tak to było. Nie? To są pewne wzorce. Jeżeli rządzisz państwem, to masz być jak, nie wiem, Karol Młot, albo jak król Artur. Jeżeli jesteś rycerzem, to masz być jak jeden z rycerzy króla Artura, albo masz być jak Roland, albo masz być jak nie wiem, jakiś żołnierz walczący w wyprawach krzyżowych, tak, w krucjatach. Jeżeli jesteś księdzem, tak, to masz być jak święty Tomasz, albo jak święty Augustyn, albo jak święty Piotr i tak dalej, i tak dalej. Są pewne wzorce osobowościowe i każda tradycja ma takie wzorce. Tak? Myślę, że każdy człowiek, który dzisiaj jest jakoś związany, nie wiem, z czymś to można by nazwać pewną tradycją feministyczną, ma też pewne wzorce, tak, do których się odwołuje, taki świeckich świętych, tak, tak jak, nie wiem, no, tradycja socjalistyczna, czy właśnie ta tradycja solidarnościowa ma swoich świętych, tak, ma, nie wiem, Jacka Kuronia, ma Lecha Wałęsę, ma, nie wiem, Tadeusza Mazowieckiego, są pewne wzorce osobowościowe, na które można patrzeć i starać się takim być. Te wzorce, one nie są oderwane od tradycji. Tak? Jeżeli ktoś nie jest zwolennikiem okrągłego stołu, to w żadnym wypadku nie będzie cenił Wałęsy, Frasyniuka, nie wiem, kogo tam jeszcze, Kuronia Mazowieckiego. Tak? Bo on powie, nie, naszym wzorcem jest ktoś zupełnie inny. Tak? Jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to w życiu nie będzie cenił świętych, którzy są przedstawiani w hagiografii. Jeżeli ktoś nie jest feministą, nie będzie cenił osób, które jakby budowały ruch feministyczny. To jest, myślę, że dosyć oczywiste. Więc można nawet powiedzieć, że jeżeli chciałbym poznać, kim państwo jesteście, to mogę was zapytać o waszych idoli, o wasze autorytety. Tak? I w zależności od tego, kogo mi wskażecie jako swój autorytet, ja będę w stanie wywnioskować, do jakiej tradycji moralnej państwo się przypisujecie.
Ale te dobra podstawowe, czy dobra wewnętrzne, to dobre życie, te wzorce osobowościowe, ideały, one nie są przekazywane w tradycjach teoretycznie, albo teoretycznie tylko. To nie jest tak, że my o nich czytamy tylko w książkach. Oczywiście każda z wielkich tradycji moralnych ma swoje księgi, ma swoje dzieła, ma i tradycja Solidarności, i tradycja chrześcijańska ma swoje księgi, jak na przykład Biblia. I tam są te wzory oczywiście też zawarte i te dobra, możemy je stamtąd wnioskować, ale przede wszystkim one są ucieleśnione w dwóch obszarach, jeśli tak można powiedzieć. Po pierwsze są ucieleśnione w praktykach. Pojęcie praktyki już nam się pojawiło, kiedy mówiłem o szachach. Tak? Szachy są takim dobrym przykładem praktyki, ale za taką praktykę można by uznać w kontekście na przykład tradycji chrześcijańskiej liturgię, tak? Chodzenie na mszę. Msza jest pewną praktyką i uczestniczenie w tej praktyce ono nas jakoś formatuje, czy formuje. Tak samo jak gra w szachy, sama z siebie. Granie w szachy uczy nas pewnych reguł, pewnej dyscypliny, pewnych wzorców, tak? Bo każdy powie, że chciałby być arcymistrzem szachowym, każdy, kto gra w szachy oczywiście. Każdy chrześcijanin powie, że chciałby być jak Jezus, tak? I każdy chrześcijanin czy katolik, który chodzi na mszę, będzie cenił pewne rzeczy, nie wiem, milczenie, adorację, będzie stosował się do pewnych reguł, tak? Które w tych praktykach nabywa. Czym są praktyki? Czy możemy jakoś definiować? To jest pojęcie, które stanowi bardzo istotny element systemu Alasdaira MacIntyre'a i od niego pozwolę sobie zaczerpnąć definicję praktyki. Przez praktykę mam na myśli wszelką spójną i złożoną formę społecznie ustanowionej kooperatywnej działalności ludzkiej, poprzez którą dobra wewnętrzne wobec tej działalności są realizowane w procesie dążenia do realizacji wzorców doskonałości, które są charakterystyczne dla tej formy działalności i które po części definiują. Dzięki tak pojętej działalności praktycznej ludzka zdolność do osiągania doskonałości oraz ludzkie pojęcie celów i dóbr ulegają systematycznemu poszerzeniu. Tak? Więc praktyka to jest wszelka działalność spójna i złożona i społeczna. Tak? Czyli na przykład gra w piłkę nożną też jest działalnością, czymś, co można by nazwać praktyką. Tak? Jest spójna, wymaga pewnych zasad. Tak, jeżeli ktoś nagle, któryś z piłkarzy powie, że a ja nie będę kopał piłki, tylko będę ją rzucał. No to on się wyklucza z gry, ze wspólnoty czy z tradycji piłki nożnej. Bo ty możesz oczywiście rzucać piłką, ale to wtedy jest piłka ręczna, a nie piłka nożna. Piłka nożna polega na tym, że piłkę co do zasady kopiesz. I piłkę w ręce łapać może tylko bramkarz, ewentualnie ktoś, kto wyrzuca aut. To jest... Reguły są jakby wpisane w tą grę. Porzucenie tych reguł powoduje, że my przestajemy funkcjonować w danej praktyce i zaczynamy tworzyć coś własnego. Ale nie możemy oczekiwać, że ktoś nas zaprosi na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, bo my zdaniem jakby wszystkich należących do tej tradycji nie jesteśmy piłkarzami. Jest złożona, tak, wymaga różnych umiejętności. To nie jest, nie wiem, tylko malowanie ściany w pokoju, bo to jest prosta działalność. Ta działalność musi być złożona. I ta działalność musi być jakoś społecznie usankcjonowana. Czyli społeczeństwo, społeczność, może lepiej tak powiedzieć, społeczność czy wspólnota w jakiś sposób bierze odpowiedzialność za tą tradycję. Jak UEFA i FIFA na przykład, tak? One mają prawo regulować zasady, to one mają prawo zmieniać reguły gry, to one mają prawo, nie wiem, wskazywać piłkarza roku, tak? Czyli pewien wzorzec, pewien ideał, który powinien przyświecać każdemu, kto chce być dobrym piłkarzem. Więc praktyki, pewna działalność, to samo można by powiedzieć, nie wiem, o mszy, to samo można by powiedzieć o, nie wiem, o jakichś marszach równości albo o marszach niepodległości, które też można by uznać za praktyki, którym kierują się pewne reguły i które też promują pewne dobra, pewne cele i pewne ideały postaw. Ale obok tych praktyk, które są nośnikami tradycji, które jakby uobecniają, ucieleśniają tradycję,
Mamy drugi, nie mniej ważny instrument tradycji, jakimi są narracje. Narracje to nie jest nic innego jak pewne opowieści, pewne mity, które my słyszymy. Najpierw może przeczytam Państwu znowu cytat z McIntyre'a. McIntyre też bardzo mocno podkreśla tą narracyjną tożsamość człowieka. A później to krótko skomentuję. Właśnie poprzez przysłuchiwanie się historią o niedobrych macochach, zagubionych dzieciach, dobrych, ale zdezorientowanych królach, wilczycach, które wykarmiły bliźniaki, o najmłodszych synach, którzy nie otrzymują spadku i sami muszą dbać o swój los we wrogim świecie, oraz o najstarszych synach, którzy trwonią swoje dziedzictwo na rozwiązłe życie i zostają wypędzeni, aby żyć pośród świń. Z takich opowieści dzieci uczą się, albo i nie, kim jest dziecko, jaka jest obsada ról w dramacie, w którym się narodziły, oraz jak zbudowany jest świat. Odebrawszy dzieciom ich opowieści, pozostawilibyśmy je niewpisane w żaden scenariusz. Uczynilibyśmy z nich wylęknione jąkały w ich słowach, jak i czynach. Dlatego nie da się zrozumieć jakiegokolwiek społeczeństwa, w tym i naszego, inaczej jak tylko poprzez zrozumienie zbioru opowieści. Obok praktyk, czyli pewnych społecznie usankcjonowanych działań, wspólnotowych działań, działań, które są no właśnie pewnym uprzywilejowanym sposobem przekazywania tradycji, istnieją narracje, czyli pewne teoretyczność, tak można powiedzieć, chociaż narracja zawsze jest pewną praktyką. No i ja doskonale pamiętam, myślę, że Państwo też macie, przynajmniej niektórzy z Was takie doświadczenie, bajek, które Wam opowiadali w dzieciństwie rodzice albo Wasze babcie, dziadkowie, tak? Pewnych historii. Ja do tej pory doskonale pamiętam bajki, które moja babcia mi opowiadała, czy książki, które czytali mi rodzice, a później sam zacząłem te książki czytać, mając kilka lat. Ale to są pewne narracje, to są pewne opowieści. W wielu domach, czy w wielu rodzinach funkcjonują opowieści o przodkach, tak? Którzy, nie wiem, zginęli w czasie wojny, albo byli bohaterscy w czasie wojny, albo byli kimś bardzo ważnym dla lokalnej społeczności. Są pewne narracje, które dokładnie tak samo jak praktyki, z tym, że nie przez uczestnictwo, a przez słuchanie, wprowadzają człowieka od najmłodszych lat w pewną tradycję, w daną tradycję, konkretną tradycję. Tak, tutaj te przykłady, które Państwo słyszeliście, o których mówi McIntyre, bardzo łatwo możecie dopisać, tak? Wilczyca, która karmiła dwoje dzieci. To jest historia założenia Rzymu, Romusa i Remulusa. Historia o synu, który trwoni swoje dziedzictwo na rozwiązłe życie. To jest oczywiście opowieść o synu marnotrawnym z Ewangelii. I tak dalej, i tak dalej. Tak? Te wszystkie baśnie. Zobaczcie, jak my wszyscy funkcjonując w pewnym kontekście kulturowym, jakie mamy skojarzenie ze złem, wizualne skojarzenie ze złem. Tak? Zły człowiek dla dziecka to jest czarownica. Czarownica, która ma haczkowaty nos, wszędzie ma tu jakieś brodawki, jest chuda, brzydka, lata na miotle. Tak? Zło jest czymś brzydkim, jest czymś ohydnym. A naiwne dzieci, Jasi, Małgosia, którzy mają być, o ile dobrze pamiętam, chyba zjedzeni przez tą okrutną czarownicę, wiedźmę, są niewinni, trochę głupi, ale cała ta bajka pokazuje, nie możesz być głupi, nie możesz być naiwny. Zło musisz rozpoznać. Sam fakt chatki z piernika pewnego, nie wiem, twoich pragnień, żeby zjeść coś dobrego, coś słodkiego, nie może usprawiedliwiać głupoty, nie może usprawiedliwiać zła, bo czasami poddanie się swoim potrzebom może cię zawieść jak w zupełnie złe obszary, w których nie chciałbyś się znaleźć. Tak? Właśnie braci Grimm, właśnie Andersena, mity starożytne, greckie, nordyckie, rzymskie, pewne też mity czy opowieści biblijne. Tak? To wszystko są pewne narracje, pewne opowieści, które wprowadzają człowieka w tradycji. A zatem jakby tym, co jest tym źródłem, podstawowym źródłem pierwszych zasad i dóbr podstawowych, są rozmaite tradycje moralne. Nie istnieje niestety już dzisiaj tylko jedna tradycja moralna. Nawet my jako, wiecie, no, te kilkaset osób, które słuchają tego wykładu, reprezentujemy różne tradycje. 4, 5, 6 różnych tradycji moralnych, które ze sobą jakoś rywalizują. I to, co jest dużym problemem, to jest pytanie,
to jest bardzo takie, ta nasza miara, tak, ta współczesność, każe nam postawić bardzo istotne pytanie. Czy to oznacza, że jesteśmy zamknięci w bańkach? Że tradycje są czymś, co nas zamyka? Urodziłem się w rodzinie socjalistycznej albo komunistów i już muszę jakby całe życie funkcjonować w tej tradycji. Tylko z tej tradycji mogę czerpać moje pierwsze zasady. Urodziłem się w rodzinie katolickiej, muszę być do końca życia katolikiem. Urodziłem się w rodzinie szachistów i po prostu klamka zapadła. Muszę cenić te rzeczy, które cenili moi rodzice, które ceni moja tradycja. Odpowiedź jest nie. Odpowiedź jest nie. Te rywalizujące tradycje są od siebie oddzielone, odseparowane. To jest ta niewspółmierność, o której mówiłem na pierwszym wykładzie. Ale to nie znaczy, że, jak to mówi McIntyre, jesteśmy więźniami uwięzionymi we własnych tradycjach. Nie jesteśmy więźniami naszych tradycji. To znaczy jest możliwość przejścia z jednej tradycji do innej. To nie jest łatwe, ale to jest możliwe i zaraz Państwu też podam przykład, w którym zobaczycie, że Wy sami często te tradycje zmieniacie. Że Wy sami nie jesteście jakoś bardzo ściśle ograniczeni, przywiązani do tej tradycji. Da się z tradycji wyjść. W jaki sposób? Rzeczywistość, pewne wydarzenia weryfikują tradycje, w których istniejemy. Spokojnie można by powiedzieć, że trwająca od ponad roku pandemia, trwająca od ponad roku bardzo silne zmiany społeczne, wprowadzenie lockdownów, ograniczenie naszej wolności, to jest pewien kryzys. To jest to słynne, nie do końca poprawne, ale symboliczne opisanie kryzysu. Słowo kryzys w języku chińskim, tak jak mówię, nie do końca poprawnie, ale jest zapisywany dwoma symbolami, szansa i ryzyko. Tak? Kryzys jest pewną szansą i jest pewnym ryzykiem. I teraz dopiero widzimy, tak, jakby w przeciągu tego ostatniego roku, jak radzi sobie z tym kryzysem tradycja chrześcijańska. Czy chrześcijaństwo pomaga nam lepiej przeżyć ten kryzys, pokonać go od strony moralnej, czy nie? Jak tradycja kapitalistyczna, czy liberalna pozwala nam ten kryzys przejść? Pomaga nam go rozwiązać, czy raczej jest bezradna? Tak. Czy tradycja, którą można by nazwać pewnym kosmopolityzmem, to jest pewna tradycja moralna, tak, czy socjalizmem, tradycja, która jest mocno ucieleśniona, wydaje się dzisiaj, w Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska ufundowana na pewnej tradycji moralnej dobrze sobie radzi z tym kryzysem wywołanym przez SARS-CoV-2, czy źle sobie z nim radzi? Są pewne kryzysy, które przychodzą. Takim kryzysem był z całą pewnością wojna. Takim kryzysem była z całą pewnością zimna wojna, tak? Druga wojna światowa, zimna wojna. Takim kryzysem był z całą pewnością atak na World Trade Center i wiele, wiele innych rzeczy. To są też kryzysy, w których Państwo się znajdujecie, tak? W którym możecie się spotkać, nie wiem, sytuacja bez wyjścia, sytuacja śmierci kogoś bliskiego, sytuacja bycia wyrzuconym ze studiów. To są pewne kryzysy, w których może się okazać, jeżeli będziemy chcieli na to w taki sposób spojrzeć, możemy zweryfikować, czy na nowo zwaloryzować naszą tradycję. Czy tradycja moralna, w której my żyjemy, pomaga nam sobie poradzić w tym kryzysie, czy raczej jest zupełnie bezradna. Bo jeżeli pomaga, to znaczy, że nasza wiara w tradycję, w tą daną konkretną tradycję, się umacnia. Jeżeli nas ta tradycja zawodzi totalnie, widzimy, że no jesteśmy bezradni, że nasi koledzy, czy nasze koleżanki w tej samej sytuacji radzą sobie dużo lepiej dzięki swoim poglądom, dzięki swojemu światopoglądowi, dzięki tradycji moralnej, w której funkcjonują, to zaczynamy myśleć, czy nie lepiej jednak przyjąć ich sposób patrzenia na świat. Ich światopogląd, ich tradycje. To jest moment, w którym rzeczywiście tradycje ze sobą walczą, tak? Nie walczą ze sobą tak na co dzień, a w takich kryzysach jak obecny, jak kryzys wojny, jak kryzys osobisty, wtedy możemy zobaczyć, na ile ta tradycja moralna, w której my żyjemy, w którą wierzymy, daje radę, a na ile jest pomyłką. I co jest bardzo ważne, tradycja, jeżeli upada, to ona upada w świetle własnych kryteriów. Obiecuje nam, że będziemy szczęśliwi i nie jest w stanie nam tego szczęścia zapewnić.
mówi, jeżeli zrobisz to i to, to osiągniesz sukces. I nagle się okazuje, że przecież ja robię to i tego sukcesu nie ma. Ona jakby sama nie spełnia własnych obietnic. Sama upada w świetle własnych kryteriów. Ona nam mówi, dobre jest to i to. I nagle widzimy, że ona sama nie jest taka. Że nie jest taka, no to znaczy, że no, ktoś nas tutaj okłamuje. Tyle już powiedziałem o tradycji, a jeszcze nie powiedziałem, czym jest ta tradycja. Bo dopiero w tym momencie wydaje się, że dobrze jest przywołać definicję tradycji i zobaczyć, o co chodzi w tej racjonalności tradycji. Tak? Co mam na myśli, kiedy mówię, że z tradycji przede wszystkim czerpiemy nasze dobra podstawowe. McIntyre taką definicję podał. Tradycja jest rozpiętym w czasie sporem, w którym pewne fundamentalne uzgodnienia są definiowane i redefiniowane za pomocą dwóch rodzajów konfliktu. Z jednej strony konflikty te toczą się między zwolennikami tradycji, a jej krytykami i zewnętrznymi wrogami. To jest tymi, którzy odrzucają wszystkie lub przynajmniej najistotniejsze części owych fundamentalnych uzgodnień. Z drugiej strony mają postać wewnętrznych debat interpretacyjnych, w których wyraz znajduje znaczenie i racjonalna podstawa fundamentalnych uzgodnień, dzięki którym możliwy staje się rozwój tradycji. Tradycja to jest spór. Tradycja jest sporem. Tradycja nie jest czymś stabilnym, statecznym. Tradycja jest czymś dynamicznym. Jest pewnym spieraniem się właśnie o wartości, o postawy, o ideały, o dobra. Każda tradycja, czy to będzie tradycja feminizmu, czy to będzie tradycja chrześcijańska, czy to będzie tradycja utylitarystyczna, czy to będzie tradycja komunistyczna, czy jakakolwiek inna. Każda tradycja moralna jest sporem. I to sporem do jakiego rodzaju, mówi McIntyre. Po pierwsze jest sporem zewnętrznym. Tradycja spiera się z przeciwnikami. Chrześcijanie spierają się, czy tradycja chrześcijańska, spiera się z ateistami, spiera się z poganami, spiera się z muzułmanami, spiera się z agnostykami, z buddystami, tak? Z ludźmi, którzy mówią, że to nie ma znaczenia, czy Bóg istnieje. Tak? Tradycja chrześcijańska spiera się na zewnątrz. To jest trochę ten spór, nie wiem, chociażby o aborcji obecnie, tak? Tradycja chrześcijańska mówi, każde życie jest ważne, każde życie ludzkie jest wartościowe samo w sobie, każdy człowiek ma wartość niezależnie od tego, ile ma lat, jakiego jest wzrostu, czy jest chory, czy jest zdrowy. I próbuje to swoje głębokie przekonanie, ten swój światopogląd, tą właśnie tradycję, przekonać do niej innych, tych, którzy są poza tą tradycją. I to samo można powiedzieć o każdej innej tradycji moralnej. Ale jednocześnie ten spór też jakby toczy się wewnątrz. To znaczy członkowie danej tradycji również się ze sobą spierają. Tak? Chociażby niech będzie to przykazanie nie zabijaj, jak ono powinno wyglądać, czy jak ono powinno, jaką postać powinno przyjmować w kontekście pewnych rzeczy, których jeszcze kiedyś nie było. Nie wiem, sztucznego zapłodnienia, w kontekście kary śmierci dzisiaj, w kontekście eutanazji czy uporczywej terapii. Więc tradycja to jest spór, to jest dyskusja, to jest rozmowa. Dlatego takim problemem jest tworzenie bani. Tak, kiedy my ze sobą nie rozmawiamy. Tradycja wtedy zaczyna, nie jest w stanie się poradzić z pewnymi problemami. Bo pokonanie kryzysu to nie jest nic innego, jak przedyskutowanie go, ustawienie się do wiatru, tak? To znaczy, jeżeli ktoś z Państwa kiedykolwiek żeglował, to wiecie, że nie można płynąć cały czas jednym kursem. Ustawicie żagiel i idziecie spać, nie? To jest bardzo rzadko tak się da zrobić. Zazwyczaj cały czas sternik musi ustawiać się odpowiednio do wiatru, tak żeby jak najwięcej tego wiatru złapać w żagle. Jeżeli płynie pod wiatr, to jest nawet jeszcze trudniejsze. Nieustannie trzeba drobnymi ruchami dostosowywać się. To jedna z najtrudniejszych rzeczy, czy jedna z pierwszych rzeczy, których ja się uczyłem wiele lat temu, ucząc się jeździć samochodem. Tego tato mnie uczył, tak? On mnie wprowadzał w tą praktykę kierowania samochodem. To jest to, że ja chciałem od razu, wiecie, dużymi ruchami. Nie. Jak jeździć samochodem, zastanówcie się, zwróćcie na to uwagę ci z was, którzy mają prawo jazdy, to nieustannie balansujecie kierownicą. Troszkę w prawo, troszkę w lewo. Nawet tego nie zauważacie. Ale to jest konieczne, żeby samochód cały czas jechał w wyznaczonym przez was celu. Tak? I tradycja jest właśnie czymś takim. Jest,
nie z czymś statecznym, stabilnym, tylko z czymś, co nieustannie, dynamicznie dostosowuje się do rzeczywistości. Jedne tradycje sobie radzą lepiej, inne tradycje radzą sobie gorzej. I tu jest tak naprawdę najważniejsza rzecz, najważniejsza nowość, którą nam wprowadza McIntyre w tym, co on nazywa racjonalnością tradycji, a czasami nazywa pluralizmem bez relatywizmu. Bo to, co jest pewnym problemem właśnie w kontekście tego rysunku, który Państwu tutaj pokazuję, jest to, że wydaje się, jakby tradycje były całkowicie odseparowane, były monadami, z których nie da się przejść pomiędzy jedną a drugą. Jednocześnie ciężko jest zobaczyć, w jaki sposób z tradycji można przejść do pierwszych zasad. Jest ta luka. Tak? I to nam właśnie robi, czy tą lukę nam wypełnia racjonalność tradycji. To znaczy, w jaki sposób tradycja nie tylko uczy mnie, jak ja mam funkcjonować, ale także w jaki sposób ja mam wybrać, która tradycja jest najlepsza. I otóż nie mogę jej wybrać raz na zawsze. Ja muszę wybierać za każdym razem w świetle każdego kolejnego kryzysu, w którym się znajduję ja czy społeczeństwo, które daną tradycję wyznaje. Bo można sobie pomyśleć, i tak myślano przez wiele wieków, że istnieje jakaś wspólna płaszczyzna. Wspólna płaszczyzna, na której różne, rozmaite tradycje ze sobą rywalizują. Jest chrześcijaństwo, jest islam, jest judaizm, powiedzmy. I one ze sobą dyskutują w średniowieczu, który z nich najlepiej, która z tych moralności najlepiej jest w stanie nam ustawić społeczeństwo. Dzisiaj już tak nie jest. To jest właśnie ta nasza miara, to są te nasze czasy. Nie ma jednej wspólnej płaszczyzny, na której wszystkie tradycje się spotkają i zaczną teraz dyskutować. No zobaczcie sobie, nie wiem, debaty prezydenckie, zobaczcie sobie debaty publicystów. No przecież to jest harmider, to nie jest żaden dialog. To nie jest tak, że oni stają, mówią, dobra, mamy teraz zadanie do rozwiązania, pomyślcie o naszym parlamencie, tak? I oni teraz mówią, mamy do rozwiązania jakiś problem, co kto proponuje? Nie, to jest po prostu jadka. Każdy siedzi w swojej własnej bańce. I może się wydawać, że to jest jakby permanentny stan, nie mamy z tego wyjścia. McIntyre mówi, nie, jest z tego wyjście. W jaki sposób? Trzeba przyjąć nie to, że wszystkie tradycje biorą udział w zawodach na jednym stadionie. Tak, że wszyscy ustawiają się, nie wiem, bieg na 100 metrów, ustawiają się w 8 sąsiednich rzędach, czy tam liniach i biegną. Kto pierwszy dobiegnie, ten wygra. To tak nie działa. Natomiast możemy zastosować trochę inny obraz. Pewnie część z Państwa przynajmniej jakoś tam interesuje się olimpiadą, sportem olimpijskim. I taki dominikanin pod koniec XIX wieku wymyślił zasadę, on się nazywa Henri Didon, wymyślił zasadę Citius Altius Fortius. Szybciej, wyżej, mocniej. I to jest moim zdaniem dobry obraz, który powinniśmy mieć, kiedy myślimy o rywalizacji tradycji. Tu nie chodzi o to, że mamy jeden sport, jedną dyscyplinę, w której wszyscy startują. Są różne dyscypliny, różne zawody, ale zawsze chodzi o to, kto wyżej, kto mocniej i kto szybciej zrealizuje jakieś zadanie. Tradycje rywalizują o to, która tradycja szybciej rozstrzygnie jakiś dylemat, która tradycja szybciej pokona jakiś problem, na przykład problem właśnie w jaki sposób należy się odnieść do obecnej epidemii. Albo każda tradycja rywalizuje o to, która wyżej zawiesi poprzeczkę nad przeciwnikami. My sobie poradziliśmy z tym w taki sposób. Zobaczymy, czy wy jesteście w stanie zrobić to samo. Albo tradycje rywalizują ze sobą o to, która z nich przedstawi mocniejsze argumenty. Tak? Citius, Fortius, Altius. Która szybciej, mocniej, wyżej, mocniej pokona to samo zadanie. To są różne sporty, różne dyscypliny, czasami różne zawody. Ale te tradycje de facto rywalizują o to samo. Która z nich lepiej sobie poradzi z problemem? A problemy są wspólne, bo problem II wojny światowej, problem ataków nuklearnych, problem mafii, problem pandemii, to są problemy, które stają przed wszystkimi tradycjami w taki sam sposób. I teraz się okaże, która z nich lepiej sobie poradzi z tym problemem. I to jest to, co można by właśnie nazwać racjonalnością tradycji. Z tych różnych tradycji moralnych my wybieramy właśnie w taki sposób myśląc, w taki sposób je oceniając,
Wybieramy tą trakcję, która jest najlepsza, która najlepiej sobie radzi z problemami dotyczącymi nas samych albo problemami społecznymi, ekonomicznymi, które dotyczą całych grup. Ale to jest jeszcze mało, dlatego że tradycja musi być uzupełniona przez doświadczenie osobiste. Nie wystarczy nam tylko, że bierzemy tradycję od wspólnoty. Jest jakaś grupa, w której żyjemy, szkoła, uniwersytet, parafia, gmina, rodzina, z której my czerpiemy wartości, ale my te wartości czerpiemy także zarazem z naszego własnego doświadczenia. To doświadczenie nam po części potwierdza lub obala tradycję, ale ono także jest czymś, co my musimy zreinterpretować, żeby uznać, co jest naprawdę dla nas samych ważne i wartościowe. Czyli co możemy uznać za pierwsze zasady, za dobra podstawowe. I to jest już to, co pokazywałem Państwu w zeszłym tygodniu, co mówi Newman, że zasady, na których, zacytuję, zasady, zważmy to, na których oparłbym dociekanie, można osiągnąć, jak to już dałem poznać, przez czyste życiowe doświadczenie. Zasady są w rzeczywistości wnioskami lub abstrakcjami wynikającymi z poszczególnych przeżyć. Albo zasady są abstrakcjami wyprowadzonymi z faktów. Zasady, na których my się opieramy, wynikają z naszego doświadczenia. To nie jest tak, że my je czerpiemy tylko skądinąd, tylko od innych. My sami, nasze doświadczenie, to co my przeżywamy faktycznie, to powoduje, że my też trochę inaczej patrzymy na świat. Jeżeli ktoś, tak jak mówiłem Wam ostatnio wychował się w nieudanej rodzinie, w złej rodzinie, to będzie uważał, że małżeństwo jest czymś złym. I żadna tradycja, żadne wychowanie do życia w rodzinie, żadne połajanki, żadne seriale romantyczne o tym, jak to wspaniale rodziny sobie radzą, mogą nie zmienić nam tego pierwotnego doświadczenia, że rodzina jest czymś złym. I my będziemy przekonani o tym, że rodzina jest czymś złym. Ale zobaczcie, nadal zostaje nam taka szpara, tak? Przestrzeń pomiędzy tradycjami, pomiędzy doświadczeniem, a pierwszymi zasadami. Musi wejść jeszcze jakiś element, który pozwoli nam przejść od naszych doświadczeń, od wyznawanych przez nas tradycji do pierwszych zasad. I to jest coś, co można nazwać pojmowaniem albo zrozumieniem. Apprehension, understanding, różnie to jest nazywane. John Finnis ma takie ciekawe powiedzenie, że zanim zaczniemy rozumować, musimy zrozumieć. Before reasoning is understanding. Zanim zacznę rozumować, muszę zrozumieć. Co to znaczy? To znaczy, że muszę w jakiś sposób ogarnąć to, co mi dostarcza doświadczenie albo co mi dostarcza tradycja. Muszę to umieć zinterpretować, zinternalizować, uczynić czymś własnym. Nie wystarczy, że ja uważam, że coś jest dobre albo że ktoś mi mówi, że coś jest dobre albo coś jest złe. Nie wystarczy, że ja mam doświadczenie nieudanej rodziny. Ja jeszcze muszę zrozumieć, co to doświadczenie mi mówi. Muszę zrozumieć, co ta narracja, co ta opowieść albo ta praktyka, w której biorę udział, mi konkretnie mówi. Pojmowanie to jest po prostu przyjęcie rozumem tego, co widzę, tego, co mi dostarcza tradycja, tego, co mi dostarcza narracja, czego mi dostarcza praktyka, w której uczestniczę, czego mi dostarcza moje własne doświadczenie. Tak? Ja przy pomocy rozumu uchwytuję, o co w tym wszystkim chodzi. To jest pewien prosty akt, tak? Rozumiem, o co chodzi. Rozumiem, dlaczego tradycja chrześcijańska mówi nie morduj. Rozumiem, dlaczego tradycja feministyczna mówi równość jest wartością najważniejszą. Rozumiem, dlaczego grając w szachy nie mogę oszukiwać. Rozumiem, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ja to pojmuję, ja to jestem w stanie uchwycić. I dopiero wtedy jakby mamy ten cały proces przejścia od tradycji do pierwszych zasad. Tak? W taki sposób my budujemy nasze tradycje. Jeżeli bym teraz Państwa zapytał, do jakiej tradycji Państwo się przypisujecie? W jakiej tradycji się dobrze czujecie? Jaką tradycję uważacie za prawdziwą? To mi pewnie powiecie, przynajmniej część z Was powie. Jestem chrześcijaninem, jestem feministką, jestem utylitarystą. Ale gdybym was zapytał, dlaczego nimi jesteście, to właśnie musimy się odwołać do tego. Musimy się odwołać do tego, że istnieją jakieś doświadczenia, które nam potwierdzają narracje, które w dzieciństwie usłyszeliśmy.
istnieją pewne kryzysy, które powodują, że jestem tym, kim jestem. Tak? I mogę się założyć, że 90% z Państwa, z samego faktu, że żyjecie w Polsce, byliście wychowywani, przynajmniej do pewnego momentu, w tradycji katolickiej. Jednocześnie jestem gotów się założyć, że większość niż połowa z Państwa do tej tradycji już się nie przyznaje. Nie czerpie z tej tradycji dóbr podstawowych pierwszych zasad, tylko czerpie skądinąd. To znaczy, że zmieniliście tradycję. To znaczy, że uznaliście, nie, chrześcijaństwo nie jest tradycją, która wyjaśnia mi, jak powinienem żyć. To nie jest tradycja, która ułatwia mi życie, tylko to życie mi utrudnia. I zaczęliście szukać innej tradycji. Albo wasze doświadczenie powiedziało, nie, nie, to jest w ogóle jakiś bullshit, trzeba poszukać czegoś nowego. Nie? Więc cały ten proces, on nas doprowadza do tego, dlaczego teraz część z Państwa powie, życie człowieka ma wartość samo w sobie i nie wolno go w żadnej sytuacji odebrać. Nie wolno odebrać niewinnemu człowiekowi życia. A ktoś mi powie, nie. Życie ludzkie ma wartość, o ile jest, nie wiem, zdrowe, dorosłe, świadome, odczuwa ból czy cokolwiek innego. To, że różnimy się na poziomie zasad, to nie jest przypadek i to nie jest tylko wychowanie. To jest to, w jaki sposób sobie te tradycje, w których funkcjonujemy, radzą z problemami, na które natykamy się albo my sami, jako jednostki, albo my jako członkowie wspólnot Polaków, Częstochowian, Europejczyków. Tak? W jaki sposób te tradycje, w których my funkcjonujemy, radzą sobie, moralnie sobie radzą, na przykład z obecnie trwającą pandemią, ograniczeniami naszej wolności. I została nam druga część, nie mniej istotna, może nawet ważniejsza. Znaczy, w jaki sposób z tych pierwszych zasad i z tych dóbr podstawowych, które mamy, które uzyskaliśmy także dzięki działalności tradycji, dzięki naszemu osobistemu doświadczeniu, w jaki sposób z nich możemy wprowadzić bardzo konkretne zasady moralne. Bo chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że sama zasada nie zabijaj, niewiele nam mówi. Musimy ją uszczegółowić maksymalnie. W jaki sposób z tych pierwszych zasad możemy budować wiedzę dotyczącą jakby całej rzeczywistości moralnej, która nas otacza, i to wiedzę, która ma wartość, na której możemy się oprzeć. I to jest druga część dzisiejszego wykładu, druga część pytania siebie o proces zdobywania wiedzy moralnej. Na czym zatem polega rozumowanie moralne? Rozumowanie moralne, czyli sposób przejścia od pierwszych zasad do tych zasad ostatecznych. Przejścia od wiedzy ogólnej. Tak, no, pierwsze zasady są tym całkowicie abstrakcyjnym, niedowodliwym punktem wyjścia do konkretnych norm, którymi mamy się kierować w życiu. W jaki sposób można przejść od dóbr podstawowych, od pierwszych zasad rozumowania do tego, co moglibyśmy nazwać wiedzą pewną, wiedzą prawdziwą, dotyczącą moralności. Tym się zajmiemy teraz w tej drugiej części. Jesteśmy w miejscu, które jest bardzo krytyczne i bardzo trudne. Dlatego, że są też tacy, no, współcześnie w XX wieku, dużo takich nurtów było mocno rozwijanych, intuicjonizmów, pryncypializmów czy pryncypizmów, różnie nazywany jest ten kierunek, który mówi, że te pierwsze zasady, one nam wystarczają. One nam wystarczają i wystarczy znać zasadę nie zabijaj i już wiem, co mam robić w danej sytuacji. Tak nie jest. Trochę Sokrates nawet tak mówi. Tak nie jest. Tym, co jest bardzo istotne i bardzo podstawowe, jest konieczność przejścia, tak? Konieczność uszczegółowienia zasad ogólnych, zasad, które wiążą zdaniem danej tradycji wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Od tych, powiedzmy, 100 tysięcy lat, kiedy istnieje człowiek, przez jeszcze nie wiadomo ile tysięcy lat, kiedy człowiek będzie istniał. Każdy człowiek jest związany tymi dobrami, zdaniem danej tradycji, tymi dobrami podstawowymi, musi je cenić i musi kierować się określonymi zasadami. No przecież dla każdego z nas jest oczywiste, że życie człowieka w roku 2021
po Chrystusie z czymś zupełnie innym niż życie człowieka w roku 2021 przed Chrystusem. Życie żeglarza jest czymś zupełnie innym niż życie profesora uniwersytetu. Życie pięciolatki jest czymś zupełnie innym niż życie i problemy pięciolatki są zupełnie inne niż problemy 90-latka. To jest oczywiste. W jaki sposób przejść, w jaki sposób uszczegółowić czy skonkretyzować te ogólne zasady do mojej sytuacji tu i teraz, mojej konkretnej sytuacji tu i teraz. Przecież o to nam chodzi, kiedy mówimy o wiedzy moralnej. Nie chodzi nam tylko o to, żeby wiedzieć właśnie, no nie wiem, czy wolno zabijać, czy nie wolno zabijać, ale kiedy wolno zabijać, jeśli. Jeżeli nigdy nie wolno zabijać, to czy znaczy to, że nie wolno zabijać nikogo, nigdy, a co ze zwierzętami, a co z ludźmi, którzy nas atakują, a co z seryjnymi mordercami, a co z sytuacją samoobrony i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj trzej nasi główni bohaterowie, którymi się zajmujemy też w tym roku, całkowicie się ze mną zgadzają. Przeczytam wam trzy fragmenty. McIntyre pisze tak. Jedną z naszych trosk było miejsce zasad w etyce. Reguły muszą stanowić element jakiejś moralności, ale nigdy nie mogą zostać sformułowane w taki sposób, aby można je było bezproblemowo zastosować we wszystkich przypadkach, do których się odnoszą. Istnieją sytuacje, w których żadna reguła nie zapewni nam wskazówek, których potrzebujemy. Nie możemy więc obejść się bez zdolności osądu, która sama w sobie nie podlega regułom. Tej zdolności, której Arystoteles nazwał nazwę phronesis, czyli inteligencja praktyczna. Czasami phronesis tłumaczymy także jako roztropność czy rozsądek. Filozofia klasyczna zawsze mówiła, że obok pewnej wiedzy ogólnej, wiedzy teoretycznej, musi istnieć wiedza praktyczna. I obok rozumowania ogólnego musi też istnieć rozumowanie praktyczne. Czyli takie praktyczne, takie rozumowanie, którego celem jest wiedza nie ogólna, nie abstrakcyjna, tylko wiedza dotycząca mnie tu i teraz. I to najczęściej było nazywane właśnie roztropnością, phronesis, zdrowym rozsądkiem, chłopskim rozumem czasami, czymś, co wielka tradycja uznała także za jedną z cnót, i to cnót kardynalnych. Ale chodzi nam o to, że potrzebujemy pewnej zdolności, pewnej umiejętności, pewnego procesu, który pozwoli nam wyjść od tych ogólnych reguł i dojść do odpowiedzi na pytanie, którym się zajmiemy od przyszłego tygodnia, co powinienem czynić tu i teraz. Bardzo podobnie na to patrzy Newman. Newman napisał tak: ale w rzeczy samej nie powinienem się odwoływać do jakiegoś jednego powszechnego twierdzenia, by bronić mojego poglądu na tę sprawę. Powinienem określić ten szczegółowy wypadek przez jego szczególne okoliczności, przez zestawienie wielu nieuporządkowanych doświadczeń istniejących w mojej pamięci, wielu refleksji o różnym pochodzeniu, odczuwanych raczej niż łatwych do wypowiedzenia. A jeżeli ich nie mam, to powinienem się zwrócić do kogoś, kto je ma. Dochodzę do przeświadczenia na skutek jakiegoś takiego złożonego aktu sądu lub na skutek wiary w tych, którzy są zdolni go wydać. Ale syllogizm praktycznie nie gra żadnej, nawet sprawdzającej roli w działaniu mojego umysłu. Syllogizm to dla wyjaśnienia tych z Państwa, którzy nie mieli kontaktu z filozofią czy z matematyką, powiedzmy. Syllogizm to jest proste wnioskowanie. Jeżeli A to B i B to C, to A to C. To jest najprostszy przykład syllogizmu. Prosty schemat rozumowania. W życiu praktycznym on nie wystarcza. Życie praktycznie jest zbyt bogate. Tak jak Newman mówi, mamy zbyt wiele doświadczeń, zbyt wiele wspomnień, zbyt wiele okoliczności w danym momencie musimy wziąć pod uwagę, żebyśmy byli w stanie zrobić z tego jakiś wzór matematyczny. 2 plus 2 jest 4. E równa się mc kwadrat. Nie ma takiego wzoru moralności. Dlatego etyka to nie jest matematyka. Dlatego filozofia to nie jest logika. Tutaj potrzebujemy coś dużo więcej. To czasami podaję taki przykład, że przecież dużo łatwiej byłoby zwolnić i dużo taniej zwolnić wszystkich sędziów i napisać program. Tak, mamy kodeks karny, kodeks cywilny, kodeks postępowania karnego, kodeks wykroczeń itd., itd. Piszemy program, algorytm i komputer, dajemy pewne dane. Tak, mężczyzna 40 lat, pod wpływem alkoholu, tam 0,5 promila we krwi. Przekraczając prędkość dozwoloną o 5 km na godzinę,
potrącił na pasach 60-letnią staruszkę idącą o kulach. Widoczność była dobra, godzina, tam nie wiem, 15 marca, godzina 20.15. I komputer wypluwa nam wyrok. 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok. Co za problem? No nie, uważamy, że musi być sędzią, musi być żywy człowiek, który siedzi po drugiej stronie, mający określone doświadczenia, który skończył pewne studia, ale który ma też pewną empatię, pewne doświadczenie, której komputer, ani nawet najlepsza aplikacja komputerowa nam nie zapewni. To jest zbyt złożony proces i ta zdolność osądu nie jest tym samym, co prosty sylogizm, prosty algorytm. I całkowicie się z nimi zgadza John Finnis. John Finnis mówi, w praktycznym rozumowaniu, objaśnianiu czy opisie rozumnego działania podstawowe zasady praktyczne, tak jak stwierdzenie, że dobrze dążyć do zdobycia wiedzy i unikać ignorancji, nie odgrywają tej samej roli co reguły. Podstawowa zasada praktyczna ma ukierunkowywać nasze rozumowanie praktyczne i może mieć swoją egzemplifikację, bardziej niż zastosowanie, nieskończenie wielu innych, bardziej szczegółowych przesłankach i zasadach praktycznych. Nie ogranicza ona ludzkiej aktywności, lecz raczej otwiera przed nią nowe horyzonty. Finnis mówi bardzo prosto. Uszczegóławianie to jest nic innego, czy egzemplifikacja, używa takiego sformułowania, to jest nic innego jak zastosowanie, czy pokazanie, w jaki sposób ta ogólna zasada, ta pierwsza zasada rozumowania, albo ta pierwsza zasada praktyczna, albo to dobro podstawowe, w jaki sposób ono się nam ujawnia, w jaki sposób ono się stosuje w tej konkretnej sytuacji. Nie abstrakcyjnej, nie ogólnej, tylko bardzo konkretnej sytuacji konkretnego człowieka. I to rozumowanie moralne, rozumowanie praktyczne, nie stanowi ograniczenia ludzkiej aktywności, tylko otwiera przed nim nowe horyzonty. Tak? Rozumowanie praktyczne to rozumowanie od pierwszych zasad, od dóbr podstawowych do konkretnych norm, reguł, które mam zastosować tu i teraz, w tym momencie, w tym określonej chwili mojego życia, w tym określonym problemie, z którym się mierzę, to jest nic innego jak zastosowanie, czy jakby uaktywnienie tych wszystkich władz człowieka, które człowiek otrzymuje na mocy swojego człowieczeństwa. I tym pierwszym elementem rozumowania praktycznego, które jest nam potrzebne, żeby z tych pierwszych zasad, z tych pierwszych dóbr podstawowych wyprowadzić konkretne normy, konkretne reguły, które mnie wiążą tu i teraz, jest zaangażowanie nie tylko rozumu, bo tym było pojmowanie, o którym mówiłem chwilę wcześniej, ale także woli. O ile pojmowanie jest pewnym prostym aktem uznania rozumowego, uchwycenia istoty, uchwycenia sensu danej reguły, czy danej tradycji, czy danego doświadczenia, o tyle przyświadczenie jest uchwyceniem prawdziwości danej zasady, danego dobra podstawowego przy pomocy aktu woli. Czyli nie tylko mówię, ktoś tak powiedział, ale mówię, ja uważam to za prawdę. Uważam za prawdę, że niewinne życie ludzkie nie może zostać zabite. Ja uważam za prawdę, że wszyscy ludzie, nie wiem, są sobie równi. Ja uważam za prawdę, że nauka jest czymś dobrym. I tak dalej, i tak dalej. Przyświadczenie to jest pojęcie, które ciężko jest przetłumaczyć, bo nie chodzi o przeświadczenie, tylko przyświadczenie. To jest tłumaczenie angielskiego sformułowania assent. W prawie brytyjskim istnieje coś takiego jak royal assent. Monarcha, to wiecie, że monarcha w Wielkiej Brytanii panuje, ale nie rządzi, ale w niektórych przypadkach monarcha, czy to będzie jak obecnie królowa, czy król, musi podpisać, kontrasygnować, promulgować prawo. On musi się zgodzić na to, że dane prawo uchwalone przez Sejm, przez parlament, przez jakby podane przez premiera, wejdzie w życie. Jeżeli król czy królowa nie powie akceptuje, to dane prawo nie wchodzi w życie. I to jest jakby ten kontekst. Każdy z nas musi nie tylko dojść
intelektualnie do tego, że w sumie ta zasada nie zabijaj nie jest taka głupia. To jest za mało. Muszę powiedzieć, ja, Sebastian Gałecki, zgadzam się, że ta zasada jest prawdziwa i decyduję się oprzeć swoje życie moralne na tej zasadzie i na wszystkich innych zasadach, które dostarcza mi dana tradycja, które są mi dostarczane przez doświadczenie, które pojmuję rozumem, to ja im przyświadczam, że są prawdziwe albo że nie są prawdziwe. Newman bardzo prosto definiuje. Pojmować zdanie znaczy posiadać jakąś informację. Dawać mu przyświadczenie znaczy godzić się na jego prawdziwość. Ja mogę wiedzieć, że coś istnieje, ja mogę wiedzieć, że ktoś mi mówi 2 plus 2 jest 4. Ja mogę wiedzieć o tym, że ktoś mówi zwierzę odczuwa ból. Ale jeżeli ja tego nie zinterioryzuję, nie przyjmę tego wolą, powiem tak, zwierzę odczuwa ból, akceptuję to jako prawdę, jako zasadę swojego życia, to nadal wiedząc, że zwierzę odczuwa ból, ja mogę specjalnie działać w taki sposób, żeby temu psu, kotu, koniowi ból zadać. Bo z samego faktu, że ja wiem, że coś się dzieje, wcale nie wynika, że ja muszę się kierować tą zasadą. To jest przyświadczenie, to jest jakby dopełnienie pierwszych zasad. Ja nie tylko muszę rozumem poznać, że coś jest prawdziwe, ale też muszę swoją wolą, swoją decyzją przyjąć to za prawdziwe. Muszę powiedzieć, tak, zgadzam się z tym, że to jest prawdziwe. Tak, zgadzam się z tym, że powinienem w taki sposób postępować. To jest to, co możemy nazwać aktem przyświadczenia. Ale potrzebujemy czegoś więcej. Potrzebujemy, aby z takich zasad, którym przyświadczyliśmy, żeby z nich wywnioskować bardziej szczegółowe zasady. Czyli przyświadczenie zasadą sprawia, że te zasady traktuję jako moje własne, traktuję jako prawdziwe dla mnie, nie tylko abstrakcyjnie, ale dla mnie, i z nich dopiero wtedy mogę starać się wywnioskować bardziej szczegółowe zasady. Dlatego wnioskowanie jest procesem koniecznym. Sama zasada nie zabijaj nie spowoduje, że w sytuacji, kiedy będę jechał samochodem i wybiegnie mi na drogę dziecko, a jednocześnie, nie wiem, obok mnie będzie siedziało moje dziecko w foteliku, że ja będę wiedział, co zrobić. Bo jest jedna zasada, nie zabijaj niewinnego człowieka, ale czy powinienem starać się ominąć to dziecko, ryzykując, że uderzę w lampę i zabiję moje własne dziecko? Czy raczej powinienem starać się chronić życie mojego dziecka i zaryzykować, że zabiję to dziecko, które biegło na ulicę? Sama zasada nie zabijaj nie wystarcza. Muszę ją uszczegółowić, muszę z niej wywnioskować, w tym wypadku bardzo szybko wywnioskować, co należy zrobić w tej tutaj konkretnej sytuacji. A może powinienem hamować, a może powinienem raczej ja narazić swoje życie. No ale zasada nie zabijaj nie mówi lepiej zabić dorosłego niż młodego. Nie mówi lepiej zabić młodego niż dorosłego. Nie? Ona mówi nie wolno ci zabić niewinnego człowieka. I ja muszę z nich wywnioskować, że to jest proces konieczny, jednocześnie z procesem ułomnym. Zobaczcie, że ogromna część ludzi na całym świecie, w historii, przyjmuje zasadę nie zabijaj. Jednocześnie z tej zasady nie zabijaj zupełnie inne rzeczy wywnioskował, nie wiem, Adolf Hitler, a zupełnie inne rzeczy wywnioskował, nie wiem, Budda. Tak? Jeden mówi, no nie zabijaj, dotyczy wszystkich ludzi, chyba że nie są to Aryjczycy, a Budda powiedział, ta zasada dotyczy też, nie wiem, komarów. Więc rozumowanie, wnioskowanie jest bardzo trudnym procesem i to z niego, w ramach tego procesu, tworzą się różnice między nami. Wielu ludzi, inaczej mówiąc, zarówno ci, którzy są zwolennikami prawnego zakazu aborcji, jak i ci, którzy są zwolennikami prawnego dopuszczenia aborcji, pewnie większość z nich, tak się domyślam, akceptuje zasadę nie zabijaj. A jednocześnie dochodzą do sprzecznych wniosków. Z tej samej zasady. Pewnie i ci, którzy są zwolennikami wysokich podatków, i ci, którzy są zwolennikami niskich podatków, i ci, którzy są zwolennikami 500+, i ci, którzy są zwolennikami
przeciwnikami 500 plus wysoko cenią wolność człowieka. Albo jedni i drudzy wysoko cenią, duża część z nich wysoko ceni to, że rodzina, tak? To co wam chyba już mówiłem kiedyś, najważniejszą wartością dla wszystkich Polaków, to pokazują badania od kilkudziesięciu lat, bez zmiany jest rodzina. Wszyscy mówią, rodzina jest wysoką wartością, a jednocześnie najważniejszą wartością, a jednocześnie lawinowo wzrasta nam liczba rozwodów. W zeszłym roku po raz pierwszy spadła liczba rozwodów. Dlaczego? Dlatego, że był lockdown i ludzie nie mogli składać wniosków rozwodowych. Ale zasadniczo liczba rozwodów nam rośnie. Dlaczego? Dlatego, że my różnie wywnioskowujemy zasady szczegółowe z tej zasady ogólnej, co do której możemy się nawet zgadzać. Jest nawet ludzie, którzy pochodzą z tej samej tradycji, mogą dojść do bardzo rozbieżnych wniosków. Inaczej rozłożą akcenty, mają inne osobiste doświadczenia, mają inne, no właśnie, inne potrzeby, inne okoliczności i już dochodzą do innych wniosków. Czyli inaczej formują regułę, co ja tu i teraz powinienem zrobić. Czy powinienem się rozwieść, czy powinienem się nie rozwodzić. Jedna osoba w bardzo podobnej sytuacji powie, nie, no rodzina jest najważniejsza, więc muszę walczyć o swoje małżeństwo, a ktoś inny powie, rodzina jest najważniejsza, więc dla dobra tej rodziny lepiej się rozwieść i znaleźć sobie nową żonę albo nowego męża. Jedni i drudzy wychodzą niby z tej samej przesłanki, a dochodzą do bardzo różnych wniosków. Dlaczego? Dlatego, że tak jak mówi John Finnis, żadna szczegółowa norma moralna nie może zostać wywiedziona bezpośrednio z pierwszej zasady. To nie jest tak, że możemy prosto, automatycznie przełożyć zasadę nie zabijaj, szanuj rodzinę, dbaj o innych ludzi, przełożyć na konkretną zasadę, co ja tu i teraz mam zrobić. Bo to jest zbyt ogólna, zbyt abstrakcyjna zasada, żeby ją można było zastosować w bardzo konkretnej sytuacji. I ten akt wnioskowania prowadzi nas do uzyskania no właśnie norm szczegółowych. Tak? Wnioskowanie jest po prostu umysłowym procesem dochodzenia do tego, co nieznane, obok tego i ze względu na to, co jest znane. Tak? Znam zasady, pierwsze zasady, znam dobra podstawowe i z nich wywnioskowywuję, dzięki nim, w oparciu o nie, wywnioskowywuję coś, czego nie wiedziałem. Bo nie wiedziałem, jak powinienem się zachować w konkretnej sytuacji tam 11 marca 2038 roku. Dziś tego nie wiem, ale w tamtej sytuacji dzięki procesowi wnioskowania, dzięki zdolności wnioskowania będę w stanie wyprowadzić bardzo konkretną normę, co powinienem w danej sytuacji i w danym jakby w kontekście danego problemu zrobić. I to nam daje szczegółowe, praktyczne normy i sądy moralne, tak? Które nie mówią już ogólnie to nie wolno zabijać, ogólnie to należy dbać o rodzinę, ogólnie to trzeba starać się o to, żeby wszyscy ludzie byli sobie równi, tylko mówi, co ja, Sebastian Gałecki, dzisiaj, o tej godzinie, w tym miejscu, w tej sytuacji powinienem zrobić. Zrób to, a nie rób tego. Dokonaj aborcji, nie dokonuj aborcji. Rozwiedź się, nie rozwodź się. Zatrudnij kobietę w ciąży, nie zatrudnij kobiety w ciąży. Zamknij firmę, zaciśnij zęby i postaraj się jeszcze przez kilka tygodni wytrzymać, może lockdown się skończy. To są bardzo konkretne sądy szczegółowe, których my nie jesteśmy w stanie tak po prostu wyciągnąć, wydobyć z zasad ogólnych. Tu potrzebny jest dodatkowy proces. I z tym procesem też związane jest znowu przyświadczenie. Tak jak muszę przyświadczyć, muszę uznać przy pomocy swojej woli, nie zabijaj, jest słuszne, tak samo muszę uznać, zgodzić się z tym, co rozum mi podpowiada. W tej sytuacji powinieneś zrobić to i to. A zobaczcie, jak często tak jest, o tym będziemy mówili też dużo za tydzień, jak będziemy mówili o sumieniu. Jak często jest tak, że my wiemy, co powinniśmy zrobić. Idziemy ulicą, widzimy jakiegoś pijaczka, który się przewrócił, leży na ulicy i wiemy, że powinniśmy do niego podejść. Podnieść go, posadzić go na ławce i pójść dalej. Zajmie nam to 30 sekund,
a gościa może ktoś nie przejedzie przez przypadek. A jak często mówimy, nie, nie zrobię tego, śmierdzi, jeszcze mnie obrzyga, a może to w ogóle, jeszcze może znajomy mnie zobaczy, pomyśli, że jestem jakimś żulem. Tak? My wiemy, co powinniśmy zrobić, ale wcale tego nie robimy. To jest ten rozdźwięk, o którym mówiliśmy też na zajęciach pod tytułem Kim jestem? Rozdźwięk pomiędzy rozumem a wolą. To, że ja często wiem, co powinienem zrobić, a nie umiem tego zrobić. Ja często wiem, że powinienem czegoś nie robić. Rozum mi mówi, no nie wiem, nie oszukuj, nie ściągaj na egzaminie, nie okłamuj rodziców, nie okłamuj swojej dziewczyny, a jednocześnie kłamiemy, oszukujemy, bo nie jesteśmy w stanie jakby wcielić tej teoretycznej wiedzy, praktycznej, ale teoretycznej, znaczy rozumowej wiedzy, w życie. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, dobra, ja to zrobię. Poniosę wszelkie konsekwencje tego, może się spóźnię do pracy, może będę musiał oddać marynarkę do prania, bo goś mnie obrzyga, może razem z nim się przewrócę, może znajomi się będą ze mnie śmiali, że nie wiem, że się użeram z takimi bezdomnymi, ale ja to akceptuję, ja to przyjmuję. To jest właśnie przyświadczenie, które musi towarzyszyć odkryciu wszelkich zasad. Bo te reguły, dopóki nie zostaną zinterioryzowane przeze mnie, nie zostaną jakby uznane za moje własne. Nie tylko, że ktoś mi tak mówi, albo mój rozum tak mi mówi, ale ja się tym nie przejmuję. Ja mówię, okej, to jest prawda. Postaram się na miarę swoich możliwości żyć w zgodzie z tymi zasadami ogólnymi i z tymi normami tutaj konkretnymi. Tak, dobrze, zatrzymam się, pomogę temu gościowi. Dobrze, powiem prawdę, nawet jeżeli mnie wyleją z roboty. Nie będę ściągał na kolokwium zaliczeniowym, nawet jeżeli je obleję. Albo na odwrót, będę ściągał. Jeżeli mnie złapią, to będę się wstydził, ale będę ściągał. Albo ominę tego gościa, dlatego że śpieszę się na bardzo ważne spotkanie. Jemu może ktoś inny pomoże, a ja jak się spóźnię na to spotkanie, to nie dostanę pracy i nie będę miał z czego zapłacić kredyt. To nie jest tak jednoznaczne, żebyście Państwo nie myśleli, że ja tutaj mam jakieś łatwe odpowiedzi. Żebyście zobaczyli, że każda szczegółowa norma, do której my dochodzimy, ona nie tylko musi być zrozumiana, ale także ona musi być przyjęta. Musi zostać zaakceptowana. Muszę powiedzieć, tak, to jest prawda, ok, tak zrobię. No to jeszcze nie jest koniec. Jak widzicie Państwo, został nam jeszcze taki malutki fragment na dole pomiędzy aktem przeświadczenia a tą prawdziwą wiedzą moralną. Dlaczego? Dlatego, że niektórym z nas się wydaje, mam nadzieję, że Państwu już coraz mniej, że z etyką jest jak z matematyką, albo że z polityką jest jak z matematyką. I my chcemy mieć pewność. Idziemy do banku, mówimy, chcę, nie wiem, założyć jakąś lokatę, ile będę miał procentu, ile na tym zarobię i gość w banku wam mówi, wyliczy, o proszę, zaruj pan 11 532 zł i 11 groszy. W etyce tak nie jest. My nie mamy żadnej pewności w takim ścisłym znaczeniu matematycznym, że to, co robimy, jest naprawdę dobre, że decyzje, które podejmujemy, naprawdę się dobrze skończą, że te wartości, którym poświęcamy nasze życie, na pewno doprowadzą nas do szczęścia, że studia, które podjęliście, spowodują, że umrzecie spełnieni, że wykład, mój wykład, który wybraliście, sprawi, że będziecie lepszymi, mądrzejszymi ludźmi, że będziecie lepszymi studentami. Nie macie takiej gwarancji. I Newman pisze tak, otóż z punktu widzenia metodologicznego i formalnego, ogromnym błędem praktycznym popełnianym w kwestiach religijnych, mało tego, we wszystkich kwestiach moralnych, jest obietnica osiągnięcia w nich czegoś więcej, niż w ogóle może być osiągnięte. Newman mówi, nie łudź się, że dostaniesz matematyczną pewność, że decydując się na związek z tą dziewczyną albo z tym chłopakiem, możesz mieć pewność, że wam wyjdzie. Więcej, jeżeli się zdecydujesz wziąć z nią albo z nim ślub, też nie masz pewności, że to małżeństwo będzie udane. Nie masz takiej pewności, bo to jest życie, a nie matematyka. To nie są cyferki, to są żywi ludzie. A żywi ludzie są różni, zmieniają się, popełniają błędy. Errare humanum est, słynne powiedzenie. Błądzić jest rzeczą ludzką. Nie masz tutaj takiej pewności. Ale czy to znaczy,
że moralność jest czymś jakby bez, jakby to powiedzieć, przypadkowym? Nie, w żadnym wypadku. To, że my nie możemy osiągnąć pewności matematycznej, pewności trochę ekonomicznej, można powiedzieć, logicznej, nie oznacza, że my nie mamy do czynienia z żadną pewnością. To nie jest tak, że cokolwiek wybierzesz, to w sumie to nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie. Dlaczego to ma znaczenie? Dlatego, że nawet jeżeli nie możesz osiągnąć pewności matematycznej, tutaj Brytyjczycy nad nami górują, bo oni mają dwa słowa, oni mówią certainty, tak? To, że nie możesz być certain w takim znaczeniu matematycznym, że 2 plus 2 jest 4, to jest pewne, tak musi być. To może mieć 100% pewność, że jak dzisiaj chyba dzieciaki też zdają maturę, tak? Jeżeli wyjdą z matury, zapytają kolegę, ile ci wyszło, no wyszło mi tyle, a tobie ile wyszło, wyszło mi tyle samo. Sprawdzą w internecie, że to jest dobra odpowiedź. Są pewni, że dobrze rozwiązałeś zadanie. Ale tak w życiu nie jest. W życiu nie mamy, nie możemy osiągnąć certainty, ale możemy osiągnąć to, co Anglicy nazywają certitude. To najczęściej tłumaczymy jako pewność osobistą. Jest bardzo często tak, że jestem pewny, że dobrze zrobiłem. Tak, ja od kilkunastu lat zajmuję się filozofią i nie mam żadnych wątpliwości, mimo że różne dobre i złe rzeczy mnie spotykały w nauce i nawet na uniwersytecie. Nigdy nie miałem wątpliwości, że dobrze wybrałem. To jest słuszna droga. Tak? Blisko 8 lat temu wziąłem ślub i nigdy nie miałem wątpliwości, że dobrze wybrałem. A to nie jest matematyka. Nie mogę wam udowodnić, że podjąłem dobrą decyzję, żeniąc się z tą, a nie inną osobą. Ale jestem głęboko przekonany, że dobrze zrobiłem. Że podjąłem dobrą decyzję. Jestem pewny. Nie tak jak pewny jest matematyk, który dodaje cyferki i mu wychodzi dobry wynik. Jest pewny, że dobrze policzył. Tylko jestem pewny tak, jak jest pewny każdy człowiek, który podejmie dobrą decyzję i on jest wewnątrz siebie całkowicie przekonany, że dobrze zrobił. Nawet jeżeli go wylali z pracy, to on uważa, że podjął dobrą decyzję, że zachował się w sposób odpowiedni. To jest to słynne zdanie, to może Państwo to usłyszeliście, kiedy tuż chyba przed wykonaniem wyroku kary śmierci zaraz po wojnie przez komunistów na Ince, tak, takiej młodej dziewczynie, która walczyła w polskim ruchu oporu w czasie wojny i po wojnie, kiedy ją prowadzono chyba na szafot, ona chyba została powieszona, tak mi się wydaje, czy rozstrzelana, to powiedziała do swoich towarzyszy w celi, czy do księdza, powiedz rodzicom, że postąpiłam jak trzeba. To jest dokładnie ta pewność, że jestem gotów ponieść wszelkie konsekwencje za to, co zrobiłem, bo wiem, że zrobiłem dobrze. I Newman tutaj daje bardzo ciekawy obraz. On mówi, ta pewność może być tak samo silna jak pewność matematyczna, chociaż ma inną naturę. On pisze tak. Najlepszą ilustracją tego, o czym mówię, jest kabel, który składa się z licznych, niezależnych żył. Każdej z osobna słabej, ale razem równie wytrzymałych jak żelazny pręt. Żelazny pręt reprezentuje matematyczny lub ścisły dowód. Kabel przedstawia dowód moralny, który jest zbiorem prawdopodobieństw, oddzielnie niewystarczających dla pewności, ale wziętych razem niezbitych. Człowiek, który mówi, nie mogę zaufać kablowi, muszę mieć żelazny pręt, w niektórych przypadkach jest nieracjonalny i nierozsądny. Tak samo jest człowiekiem, który mówi, że musi mieć ścisły dowód, a nie moralny argument. Newman mówi tak, obraz to nie wiem, zobaczcie Państwo na mosty. Są mosty, które rzeczywiście są kładką zbudowaną na, nie wiem, na jakichś stalowych szynach, po których można przejść, ale równie często widzimy mosty wiszące. Most wiszący wisi na linię, tak? Ktoś może powiedzieć, że no, ta lina jest gruba, no niech będzie jak pięść. Ale ta lina gruba jak pięść składa się z kilku tysięcy, z kilkuset drucików metalowych grubości, nie wiem, no nie powiem jak włos, ale niewiele grubszych, które możecie złamać w ręce. Ale one są tak ze sobą splecione, że dają moc podobną do mocy tego stalowego prętu. I Newman mówi, w moralności mam do czynienia z taką pewnością. To nie jest pewność taka jednorodna. Ale w moim życiu tak wiele rzeczy potwierdza mi to, że dobrze zrobiłem wybierając filozofię jako swój kierunek studiów i jako swój zawód, że mam taką samą pewność, jak gdyby mi ktoś miał wyliczyć matematycznie jakąś rzecz. Bo te wszystkie elemenciki, te drobne potwierdzenia, chociażby to, że tak wiele osób się zapisało na ten wykład, w którym Państwo uczestniczycie, to jest kolejny włos, który wzmacnia moje przekonanie, że to, co robię, robię dobrze.
i że nie zmarnowałem swojego życia, że moje życie ma jakiś sens, skoro 100 osób, 100 kilkadziesiąt osób jest zainteresowanych tym, co mówię. To też jest pewność. To nie jest pewność matematyczna, to jest pewność moralna, to jest ta certitude, to jest ta pewność osobista, która powoduje, że wiedza moralna, którą w ten sposób zdobywam, ma dla mnie charakter wiedzy pewnej. Jestem przekonany, że te zasady, które ja wyprowadziłem rozumowo z pierwszych zasad, są słuszne. I że te pierwsze zasady, w które ja wierzę, są słuszne, bo wywodzą się z tej tradycji, która pokonała niezliczone kryzysy i ma za sobą naprawdę wiele wieków istnienia i wiele setek kryzysów, z którymi sobie całkiem dobrze poradziła. To jest pewien proces. To tak jak znowu pozwolę sobie jeszcze raz Newmana zacytować. Osiągamy wiedzę nie przez bezpośredni i prosty ogląd, nie na pierwsze wejrzenie, a jak gdyby partiami, przez nawarstwianie się poznania, przez pewien proces myślowy, okrążanie przedmiotu, porównywanie, kombinowanie, wzajemną korekturę, ciągłe dostosowywanie wielu cząstkowych pojęć, przez angażowanie, koncentrowanie i łączne działanie wielu władz i czynności umysłu. Nasze poznanie moralne jest procesem. Wychodzimy od pewnych, no właśnie, różnych tradycji, wydawałoby się baniek medialnych, baniek informacyjnych, baniek światopoglądowych i z nich możemy w sposób racjonalny wyprowadzić podstawowe zasady. Pierwsze zasady, dobra podstawowe. Z nich przy pomocy aktu wnioskowania, jak to przeświadczenie, wprowadzić bardziej szczegółowe zasady i z nich następnie wyprowadzić wiedzę pewną, tak? Wiedzę, na której ja się mogę oprzeć i za którą jestem gotów położyć głowę, tak? Jestem w stanie uznać, że rzeczywiście to, co wierzę w to, co mówię, tak? Tak jak Sokrates w słynnej historii opisanej w obronie Sokratesa przez Platona poniósł śmierć za zasady, w które wierzył, tak? I on mówi, wiem, że oddam życie, wiem, że zostanę zabity, ale wiem, że robiłem dobrze. I wolę ponieść śmierć za te zasady, które wyznaję, niż tak jak koledzy radzili mu, jego przyjaciele mówili, słuchaj, my cię ukryjemy, uciekniesz z więzienia, nie zostaniesz zabity. On mówi, okej, ale co to będzie znaczyło dla moich zasad? Wtedy ci wszyscy ludzie, ci wszyscy moi uczniowie, którym mówiłem, że trzeba mówić prawdę, że trzeba szukać prawdy, że prawda jest najważniejsza, że za prawdę warto oddać życie, teraz powiedzą, no przecież on gadał bzdury. Mówił, że za prawdę należy oddać życie, za zasady, w które wierzymy, należy oddać życie, a sam uciekł. A sam nie oddał tego życia. To jest to, co możemy nazwać wiedzą pewną, wiedzą prawdziwą, chociaż jest wiedzą moralną. To jest odpowiedź trochę na to pytanie, co mogę wiedzieć. Mogę znać prawdę moralną, ale to nie jest taki sam proces, jak dochodzimy do wiedzy na przykład na temat tego, który samochód ma szybciej pokona ćwierć mili, albo która lokata finansowa przyniesie nam większy zysk w perspektywie 2 lat. Właśnie tak jak powiedziałem przed chwilą, moralność jest racjonalna. Wiedza moralna jest prawdziwą wiedzą, chociaż jest zdobywana w inny sposób niż wiedza, którą zdobywacie na studiach. Waszą wiedzę dotyczącą moralności zdobywacie inaczej niż wiedzę etyczną, którą zdobywacie z tych wykładów. Ale to też jest wiedza i to jest bardzo istotne rozróżnienie. Rozróżnienie dwóch racjonalności. Chwilkę tylko podsumujmy jeszcze to, co dzisiaj było powiedziane, właśnie przechodząc do tej tezy o dwóch racjonalnościach. Dlatego, że to nie jest wymysł mój. Jest wielu wybitnych myślicieli, którzy mówią o dwóch sposobach rozumowania, czy dwóch sposobach myślenia, dwóch sposobach poznawania. Nie poznajemy tylko w jeden sposób. Tak jak Państwo poznajecie na uniwersytecie, albo tak jak poznajecie na matematyce, albo tak jak poznajecie, jeżeli studiujecie, nie wiem, dietetykę, tak? Że trzeba dać trochę tego, wtedy efekt będzie taki. Zobaczcie, że my poznajemy też w zupełnie inny sposób, tak?
Przecież wasz wybór mojego przedmiotu, za który jestem wam bardzo wdzięczny, nie dokona się w taki sposób, w jaki wybieracie poprawne rozwiązanie na teście z matematyki, jak pisaliście na maturze. Sposób, w jaki wybieracie chłopaka lub dziewczynę, sposób wyboru kierunku studiów nie był taki sam, jak sposób wyboru czego tam na przykład? Nie wiem. Tańszej bułki. Łatwo wybrać tańszą bułkę. Macie jedną cenę, macie drugą cenę, sprawdzacie, czy to jest ta sama waluta i wybieracie. I to jest wybór oczywiście pewny i poprawny z takiej perspektywy matematycznej. Ale wybory, których dokonujecie na co dzień, 90% waszych wyborów nie jest takim wyborem matematycznym. Jest wyborem innym i oparty jest na innej rozumności, ale wcale nie jest nieracjonalny, jak niektórzy chcieliby wam wmówić. Arystoteles mówił o rozumowaniu praktycznym i rozumowaniu teoretycznym. Praktyka dotyczy działania, teoria dotyczy wiedzy teoretycznej. Mówiliśmy o tym ostatnio na wykładzie. Newman mówi o rozumowaniu implikatywnym i eksplikatywnym. Implikatywne to jest takie rozumowanie bezpośrednie, eksplikatywne od explanation. Wytłumaczyć, żeby coś wytłumaczyć. To jest trochę inne rozumowanie. Daniel Kahneman, taki wybitny ekonomista, psycholog, zdobywca Nagrody Nobla z ekonomii, on mówi o rozumowaniu szybkim i wolnym, albo myśleniu szybkim i wolnym. Jest taka książka, chyba przetłumaczona na język polski, Thinking Fast and Slow. Myślimy szybko, ale kiedy chcemy usprawiedliwić naszą decyzję, to wtedy myślimy wolno, to nam trochę zajmuje czasu. Ale kiedy decydujemy się pomiędzy niektórymi możliwościami, często wybieramy bardzo szybko. Kahneman o tym mówi. Możemy mówić o pierwszo- i trzecioosobowym punkcie widzenia. Ja teraz widzę kamerę, do której mówię, z perspektywy pierwszoosobowej. Ale gdyby ktoś stanął tutaj obok mnie, ktoś z was, to widziałby mnie i tą kamerę z trzeciej osoby, tak? Jako on. Który z nich jest lepszy? No, są jakby różne perspektywy, tak? Wiadomo, że patrząc z boku, pewne rzeczy łatwiej jest widać. Ale z drugiej strony, patrząc z pierwszej perspektywy, widać pewne rzeczy, których z trzeciej perspektywy nie widać, tak? Czy z perspektywy trzeciej osoby nie widać. Hans Reichenbach wprowadził takie bardzo słynne rozróżnienie na kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. Inaczej odkrywamy pewne prawdy, a w inny sposób rozumujemy, żeby te prawdy uzasadnić. To słynny przykład z Newtonem, któremu podobno według legendy spadło jabłko na głowę i wpadł na pomysł, że istnieje grawitacja. Ale uzasadniał to nie biorąc i rzucając ludziom na głowę jabłka, tylko pisząc książkę, formując wzór. To jest inny trochę sposób rozumowania i jedno i drugie jest racjonalne. Finis mówi o up knowledge i east knowledge. Wiedza dotycząca powinności to jest jedna rzecz, a wiedza dotycząca tego, co istnieje, to jest inna rzecz. I my je zdobywamy w trochę inny sposób. Albo ta fajna gra słów posiadać rację i przedstawiać rację. To have a reason i to give a reason. Zazwyczaj każdy z was, jestem pewien, każdy z was miał jakiś powód, że wybrał mój wykład. Ale to nie znaczy, że potraficie go tak z biegu po prostu. Ktoś was zapyta, dlaczego wybrałeś wykład Gałeckiego? To będzie... Musicie się zastanowić bardzo często, żeby podać powód, żeby to wyjaśnić. To pokazuje, że mam do czynienia z dwoma racjonalnościami, dwoma procesami poznawczymi, które są analogiczne, tak jak to, co wam tutaj pokazuję, kurczę, to, co wam tutaj pokazuję, to jest taka grafika, którą od Newmana, tak interpretuje Newmana. Trochę inaczej poznajemy w obszarach nauki, trochę inaczej poznajecie właśnie etykę na naszą miarę, a trochę inaczej sami podejmujecie decyzję, w jaki sposób chcecie postępować. W inny sposób wybraliście kierunek waszych studiów, uczelnię, na której studiujecie. W inny sposób wybieracie dziewczynę albo chłopaka, a w trochę inny sposób to uzasadniacie komuś. W trochę inny sposób wyjaśniacie waszym przyjaciołom, dlaczego z nią albo z nim jesteś. W trochę inny sposób odpowiadacie na pytanie, dlaczego to studiujesz, czy warto studiować ten kierunek. Są trochę dwa różne sposoby poznawania. Są dwie różne odpowiedzi na pytanie, co mogę wiedzieć. Mogę wiedzieć to i to, ale do obu tych rzeczy dochodzę trochę różnymi drogami. Te drogi są do siebie bardzo podobne, ale nie są identyczne.
Tyle na dzisiaj, tyle w temacie odpowiedzi na pytanie, co mogę wiedzieć. Za tydzień zajmiemy się już odpowiedzią na ostatnie pytanie, co powinienem czynić. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.